Buster Crabb w filmie Tarzan nieustraszony. Na podstawie powieści Edgara Rice'a Burroughsa. Reżyseria. Występują Światowa popularność Tarzana skłoniła autora powieści do przedstawienia nowej historii o najdziwniejszych i najbardziej romantycznych przygodach człowieka małpy.
ta wędrówka cię przerasta, Mary. Nie tak bardzo jak czekanie na wieści. Mogłem sam go poszukać. Wiem, Bob. Ta wyprawa to szaleństwo. Powoli odchodzę od zmysłów. Nie lubię tych kolesi. Tarzanie, podejdź. Tarzanie, zanieś ten list mojej córce. Jest w dżungli. Musimy się przedrzeć. Kolejne opóźnienie? Jeff, kiedy poszukamy kopalni szmaragdów? Gdy nie będziemy ich już potrzebować. Uważaj. Twój ojciec zniknął w tej okolicy. Spóźnimy się. To normalne w dżungli. Nick i ja coś o tym wiemy. To prawda. A to ciekawe. Przestań, co się dzieje? Mówią, że Tarzan, dziki biały człowiek, tu mieszka. Co takiego? To jedna z miejscowych legend. Dziki biały człowiek wychowany przez małpy. Dziki biały człowiek? Kto? You don't believe
Chyba w to nie wierzysz. Słyszałem o nim w Londynie. Powinniśmy rozbić tu obóz. Anga, rozbijcie namioty. Mary! Skąd ten krzyk? To Mary Brooks. Wiem, ale gdzie ona jest? Nazywasz się Tarzan? To moje zdjęcie. Widziałeś mojego ojca? Mój ojciec. Dlaczego nie odpowiadasz?
Chodź ze mną. Może Abdul cię zrozumie. Zaniesiesz mnie do obozu? Kto to był? Tarzan. Przyniósł mi list od ojca. Daj mi kurtkę. Proszę. To był człowiek małpa? Tak. Ocalił mi życie. Twój ojciec jasno opisał drogę. Jutro go znajdziemy. Co to za plotki o Tarzanie? Żadne plotki. Nasza szansa. Jak to? Sam mnie tego nauczyłeś. Co powiesz na 10 tysięcy? Czego? Pieniędzy, kretynie. Dlaczego Tarzan nie kupi sobie spodni, skoro ma tyle złota?
czekaj. Ty jesteś Tarzan? Szukałem cię. Mówi ci to coś? Polecono mi zaoferować 10 tysięcy funtów za dostarczenie dowodów potwierdzających śmierć Tarzana, syna i dziedzica lorda. Z poważaniem, Horus Graves. Porozmawiajmy. Bob. Kto to był? Myślałem, że Tarzan, ale chyba się pomyliłem. Dołączmy do reszty. To chata twojego ojca. Ostrożnie, Mary. Tato, gdzie jesteś? Nie chowaj się. Są jego rzeczy. To jego pismo. Opisał jakieś skarby. Spójrz, a to mapa. To lepsze niż szukanie Tarzana, co nie? Masz ubogie słownictwo, ale świetne pomysły. Teraz mieszkam tutaj. Strzeże mnie Tarzan. A potem znów go schwytano. Musimy znaleźć tę jaskinię. Bob, znajdziemy go, kochanie. Nic nie idzie po naszej myśli, nawet pogoda. Spokojnie, moja droga. Spróbuj odpocząć, a ja poszukam twojego ojca. Zuch, dziewczyna. Schowajmy nasze rzeczy.
Nick, co robisz? Bob. Skąd się tu wziąłeś? Już rozumiem. Mary. Nie, Bob. To Tarzan. Mój ojciec. Wiesz, gdzie on jest? Weźmy mapę i chodźmy po szmaragdy. Ktoś ją wyrwał. I nie podejrzewasz kto? Podejrzewam, że przez ciebie wpadliśmy w tarapaty. Stój! Przepraszam za Nika. Czasem dziwnie się zachowuje. To prawda. Zwracam dziennik. Nie otwieraliśmy go. Przypuszczałam, że może do tego dojść. Dlatego wyrwałam z niego mapę. To mapa taty, a tu jest jaskinia. Wiem, jak znaleźć świątynię. Zdobędziemy fortunę. Abdul, czekaj na mój sygnał. Abdul, idę. Pośpiesz się. Wyruszamy, zwołaj załogę. Tak, panie. Gdzie jest mój kapelusz? Więzień w pokoju Boga o szmaragdowych palcach.
Idziemy po mojego ojca. Tak, pani. To ich zmyli. Pójdą do jaskini, a my ruszymy na północ. Oto biała kobieta, którą ci obiecałem. Mary, gdzie jesteś?
więzień w pokoju Boga o szmaragdowych palcach. Patrz, to mapa z dziennika. Porwali też Mary. Chodźcie. Droga jest tam, ale mapa prowadzi tam. Pozwól Jeffowi się rozejrzeć. Dobry pomysł. Co się stało? Nick mnie napadł. Niepotrzebnie cię z nim zostawiłem. Ukradł mapę. Mój portfel. Schowałem w nim mapę. Nick ją zabrał. Idziemy w dobrą stronę. Twoja mapa. Biedny Nick. Zapłacił za to życiem. Powinniśmy się pośpieszyć. Dziękuję, Tarzanie.
należała do mnie. Do mnie? To moje. To moje. O tym nie pomyślałam. Bóstwo o szmaragdowych palcach. Kolejny głupiec naruszył twoje mienie. Twoi ludzie wzięli mnie za wroga? Bo nim jesteś. Och nie, jestem naukowcem. Doktor Brooks. Głupcze. Musisz ponieść karę. Za co? Za poszukiwanie skarbu Zara. Nie szukałem go. Ja tylko badam waszą cywilizację. Po tobie nadejdą kolejni. Sekrety Boga Zara są świętością. Przygotować go do ofiary. Pozwól mi chociaż powiadomić córkę. Znikniesz bez śladu, tak jak twoi poprzednicy. Według mapy wejście jest tu. A więc musi tu być. Rozejść się. Bóstwo o szmaragdowych palcach. Nie wierzyłem w to. W Afryce wszystko jest możliwe. Jak cicho, za cicho. Zaspokoimy gniew Zary ofiarą najmilszą jego oczom.
Jak to najmilszą jego oczom? Mary? Bob. Gdzie jest Mary? Ty też nie wiesz? Zar. Zar. Mój ojciec tam jest. Czekaj. Obiecałem, że nikt ich nie tknie. Ale ja nie. Myślisz, że z nich zrezygnuję? To istna fortuna. Musimy uciekać. Tarzanie, znów mnie ocaliłeś. Zaprowadzisz mnie do Mary? Zaprowadź Brooksa do chaty, ja go dogonię. Jeff, twój ojciec czeka w chacie. Muszę ci coś powiedzieć.
czyli tu cię więził. Nie więził mnie. Już rozumiem. Wiesz, kim jest Tarzan? A czy to ważne? Wszystko się zmieniło. Pokochałaś Boba, a teraz Tarzana. Pokochasz też mnie. Tarzan, poślubisz mnie albo zgarnę 10 tysięcy funtów. Nie ma mowy. Nie, Jeff. Masz rację, daj mi trochę czasu. Ten mężczyzna zabierze mnie do ojca. Ty mnie zabierzesz? Tak. Myślisz, że zostawię cię z tą bestią? Dałam ci słowo. Dotrzymam go. Dopilnuję tego. Pomszczę to bluźnierstwo. Nasi przyjaciele nam pomogą. Przekażcie wiadomość. Zamknijcie dżunglę. Macie pojmać wszystkich obcych. To radio dżungli. Dzicy nadają wiadomości na odległość. To oznacza kłopoty. Dziwne, prawda? Tak. Tarzanie, proszę. Thank you.
iść? Tak. Nie iść. Noc. Noc. Ale Tarzanie. Ale... Zabierzesz mnie do ojca? Co to? To Jeff. Sam? Gdzie jest Mary? Z Tarzanem. Tarzanie, co to za bębny? To dlatego, że zabrałeś szmaragd. Szkoda, że tylko jeden. Największy na świecie. Jest nasz. Czyż nie jest cudowny? Pozbądź się go. Teraz. Och, Tarzanie. Thank you.
Mary. Och, Mary, kochanie. Nastraszyłaś nas. Gdzie byłaś? Później ci opowiem. Uciekajmy. Musimy ostrzec Tarzana. Nie mamy czasu. Wyruszamy o świcie. To okrutne. Tarzan nas ocalił. Anga, zbierz beczki. Niedługo wyruszamy. Tak, panie. Wiesz, kochanie, ja też z żalem opuszczam te dżungle. Wydarzyło się wiele złego, ale... Myślałaś, że będziesz szczęśliwa u boku tego dzikusa? Ja dotrzymałem słowa i oszczędziłem Tarzana. Teraz twoja kolej. Pragniesz żony, która cię nie kocha?
Wystarczy, że ja cię kocham. Spodziewałem się tego. Dowiem się, o co chodzi. Mam nadzieję, że mimo wszystko dotrzymasz słowa. Jakiego słowa? Mary ci powie. Jeff przyszedł po mnie do jaskini Tarzana. Powiedział, że otrzyma 10 tysięcy funtów za dowód na śmierć Tarzana. Aby go ocalić, obiecałam Jeffowi, że za niego wyjdę. I oczekujesz, że Mary dotrzyma słowa? Oczywiście. Ja nie. Wynoś się. Dobrze, pójdę już. Mary, chodź. Nie strzelaj. Nie. Już się nie wymkniecie. Bob. Nawet jeśli nas zabijesz, przyjdą inni. Tylko wy znacie drogę do świątyni. Mapa wskazała nam drogę. Wiem, gdzie ona jest. Oddamy ją za wolność. Dobrze. Przynieś mi mapę. Słowa tu wypowiadane są święte. Możecie odejść.
Tarzan. Jeff go zabije. Ostrożnie. Jeff. He's not dead, Bob. On żyje. Niedługo umrę, doktorze. Gdzie jesteś, Mary? Nie widzę cię. Jestem tutaj. Popełniłem błąd. Próbowałem cię zdobyć, będąc gnidą. Chcę ci to wynagrodzić. Dobrze. Tarzan jest ranny. Ale żyje. Weź list. Polecono mi zaoferować 10 tysięcy funtów za dostarczenie dowodów potwierdzających śmierć Tarzana, syna i dziedzica Lorda. Rozumiem, Jeff. Tarzan jest dziedzicem majątków Anglii. Oferują 10 tysięcy funtów za odebranie mu praw. Przez zabójstwo. Właśnie tak. Bob. Tarzan. Szmaragdy. Mary. Próbowałem je zdobyć. Na darmo. Pamiętam te drzewa. Jaskinia Tarzana jest niedaleko. Jeff ranił go kilka dni temu. Możliwe, że już nawet tak nie myśl. Tam. To jego jaskinia. Anga. Tatusiu, co my teraz poczniemy? Nie wiem, skarbie.
Lepiej jedźmy do Durango. Dobrze. Skarbie, nie pojadę, dopóki nie będę pewna. Rozumiem. Rozumiem. Przyślij do nas ludzi z Durango z zapasami. A ty i Mary? Zostaniemy w mojej chacie. A ty dostarcz list Jeffa do Anglii. A więc żegnaj. Byłeś i zawsze będziesz moim przyjacielem, Bob. Rozumiem. Ale czy mogę nie porzucać nadziei, Mary? Nie, Bob. Tarzan. Wielkie nieba. Nic ci nie jest? Moja Mary. Tantor. Tantor. Nie, Tarzanie. Nauczę cię angielskiego. To jest słoń. Tantor. Nie, Tarzanie. To jest słoń. Tantor. Nie, Tarzanie. Słoń. Cheeta. Nie, Tarzanie, to jest szympans. Cheeta. Nie. Szympans. Możesz nazywać ją Cheeta, ale to szympans.
Cheeta. Koniec. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski.